Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy naleśniki ziemniaczane z boczkiem. Potrzebować będziemy 4 duże ziemniaki, 1 cebulę, ząbek czosnku, 5 deko wędzonego boczku. Ja mam boczek wędzony w plasterkach i pokroję w cieniutkie paseczki. Koperek, 3 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 szklankę kefiru, 1 jajko. I naleśniki będziemy doprawiać solą, pieprzem, ziołami prowansalskimi i dodamy szczyptę kurkumy. Ziemniaki zetrę na tarce o drobnych oczkach. No tak jak już wspominałam, pokroję w paseczki, cebulę również zetrę na tarce, a koperek posiekam. Ziemniaki już mam starte, tak jak wspominałam. Czosnek, cebulę, koperek mam rozdrobniony, przekładamy do miski, dodajemy mąkę, jajko. Dolewamy kefir i składniki należy bardzo dokładnie połączyć. Doprawiamy solą pieprzową, szczyptę kurkumy. Kurkuma nada ładny żółty kolor i zioła prowansalskie. I to należy bardzo dokładnie połączyć i będziemy naleśniki smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Tłuszcz dowolny, jaki w domu używamy, olej, smalec, smalec gęsi, to już jest dowolność. I należy masę ziemniaczaną bardzo dokładnie połączyć, wlejemy porcję ciasta i będziemy smażyć z jednej i z drugiej strony. Takie naleśniki ja podaję z sosem czosnkowym. Sos czosnkowy to ja daję jogurt, dużą ilość czosnku i 2 łyżki majonezu. I mam sos czosnkowy. Świetnie naleśniki smakują z tym sosem. Na patelni już mam rozgrzany tłuszcz. Tak, już jest dobrze rozgrzany. Wlewam porcję ciasta. Rozprowadzam po całej powierzchni. Tak to wygląda. I smażymy z jednej i z drugiej strony. Rozprowadzając równomiernie ciasto po całej powierzchni. I smażymy naleśniki. Tak, tak wygląda z jednej strony usmażony naleśnik. Należy naleśnik obrócić na drugą stronę i smażymy z drugiej strony. Smażymy na mniejszym ogniu. Naleśniki zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru, jest pięknie wypieczony, nadmiaru tłuszczu. I dajemy następną porcję. Tak jak wspominałam, rozprowadzamy po całej powierzchni. Pamiętamy, że patelnia musi być napuszczona. Dajemy tłuszcz. I smażymy z drugiej strony, z jednej i z drugiej. O ile Państwu mój przepis na naleśniki ziemniaczane z boczkiem się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.